Tak polskiego finału na kortach Rolanda Garrosa jeszcze nie było. Z jednej strony siatki nasza Iga Świątek, z drugiej w połowie nasza Jasmine Paolini, Włoszka mająca polskie korzenie. Od tenisa rozpoczniemy sportowy wieczór. Sylwia Dekiert, zapraszam. Iga Świątek szybko rozprawiła się z Amerykanką Coco Gauff i już czwarty raz zagra w finale French Open. Jeszcze tylko jeden mecz i poznamy kadrę na piłkarskie Mistrzostwa Europy. Jutro Polska-Ukraina. Obrońcy tytułu kontra debiutanci. Wynik mógł być tylko jeden. Polscy siatkarze pewnie pokonali Turcję. A jutro rusza walka o medale Mistrzostw Europy w lekkiej atletyce. W Rzymie zameldowała się rekordowa delegacja Polaków. W studiu sportowego wieczoru jest już Eryk Więcyk. Dobry wieczór, Eryku. Dobry wieczór, Sylwia. Dobry wieczór Państwu. Meczu z Igi, z Coco Gauff nie zakładaliśmy innego scenariusza, jak tylko zwycięstwo Igi, bo sugerowaliśmy się statystykami. Z jednej strony... Iwa Paolini, ale ten nastrój może popsuć sobie, kiedy spojrzy na statystyki Igi Świątek, bo Iga w Paryżu czuje się jak w domu. Przejdźmy teraz jeszcze do rankingu ATP. Czy jest ktoś, kto wykorzystał nieobecność Nowaka Dżokowicza? Ani się obejrzymy, a będziemy zapowiadać pierwszy mecz polskiej reprezentacji na Euro. 16 czerwca zagramy z Holandią, którzy przed kilkunastoma minutami zakończyli sparing z Kanadą. O tym Patryk Ganiek. Dobry wieczór, Patryku. Dobry wieczór. Ronald Koeman już chyba nie wywinie żadnego numeru Holendrom. No nie, już jest za późno. Byliśmy już dziś w Paryżu, ale wracamy tam nie tylko z powodu znakomitych występów Igi Świątek. Za równo 50 dni rozpoczną się 33. letnie Igrzyska Olimpijskie. Stolica Francji powoli zaczyna żyć. I tym zaproszeniem kończymy sportowy wieczór. Życzę Państwu spokojnej, dobrej nocy. Do zobaczenia.